O najważniejszych wydarzeniach w Polsce i na świecie, a te światowe najważniejsze wydarzenia dzieją się właśnie dzisiaj w Warszawie. Artur Żak, Nowy Kurier Galicyjski, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor, kłaniam się nisko z Lwowa. Panie redaktorze, bardzo proszę powiedzieć, jak wygląda obecnie sytuacja na Ukrainie. Jak Władimir Putin zareagował na wizytę Joe Bidena w Kijowie, ale też i w Warszawie? To wizyta, to umocnienie tego sojuszu polsko-ukraińsko-amerykańskiego. Ten przekaz idzie w świat, ale Władimir Putin zapewne w odwecie atakuje ukraińskie miasta. Dokładnie tak. Tutaj od razu na wstępie przepraszam, że łączę się z Państwem z ulicy. Po prostu z powodu alarmu powietrznego nie udało mi się dotrzeć do redakcji ani do żadnego innego spokojnego miejsca. Dlatego tutaj z dawnego przedwojennego pasażu Haussmanna w Lwowie mogłem się z Państwem połączyć. A Władimir Putin, jeżeli chodzi o sposób werbalny, to praktycznie w żaden sposób nie odreagował na wizytę Bidena w Kijowie, a także wizytę właśnie w Warszawie. Wszyscy się spodziewali, że jednak po przyjeździe Joe Bidena do Kijowa prezydent Rosji będzie musiał zmienić swoje przemówienie do obu izb parlamentu rosyjskiego. A tak naprawdę w tym przemówieniu, nudnym przemówieniu, nie było żadnych rewelacji ani żadnego odniesienia się. No może za pominięciem tego, że Rosja wycofała się z układu o nieprzeprowadzaniu nowych ćwiczeń nuklearnych z użyciem nowej broni nuklearnej, a tak naprawdę zawiesiła, tak to oni określili, ale specjaliści twierdzą, że to jest wycofanie się. Niemniej jednak w sposób niewerbalny, czyli taki fizyczny, Rosja nadal atakuje Ukrainę. Przed kilkunastoma minutami dotarły informacje o tym, że rakiety S-300 odpalone z terenu Białgorodu rosyjskiego, obwodu białgorodzkiego, trafiły w Charkowie w cztery obiekty przemysłowe. Ofiary nadal są ustalane, czy ktoś został ranny, czy ktoś zginął. I to jest odpowiedź Putina na wizytę Bidena. Także ta informacja o tym, że Rosja przeprowadziła też w trakcie wizyty Bidena w Kijowie swoje ćwiczenia z użyciem broni strategicznej, czyli rakiety Sarmat, nieudanej próby, też świadczą o tym, w jaki sposób Federacja Rosyjska reaguje na wizytę Joe Bidena zarówno w Warszawie, jak i tej nieprzewidzianej, wyjątkowej wizyty w Kijowie. Zaznaczę, że to jest o tyle wyjątkowa wizyta, że chyba po raz pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedził kraj, na terenie którego są prowadzone czynne działania wojenne. Panie redaktorze, no właśnie, jak sami obywatele Ukrainy odebrali tę wizytę Joe Bidena? Jak komentują tę wizytę Joe Bidena w Kijowie i Warszawie? Czy to jest takie zielone światło nadziei, które przywiózł ze sobą Joe Biden? Jeżeli chodzi o wsparcie morale Ukraińców, czy zarówno żołnierzy, jak i zwykłych obywateli, to jak najbardziej ta wizyta jest właśnie w ten sposób odbierana. To jest, tak jak mówiłem, wizyta całkowicie nieprzewidziana. Jeszcze parę tygodni temu zastanawialiśmy się, czy prezydent Zeleński zostanie zaproszony do Warszawy. Padały sformułowania, że prezydent Zeleński nie dostał zaproszenia na przyjazd Joe Bidena do Warszawy. I jednak ta wizyta właśnie prezydenta, kolejna faza pomocy finansowej, militarnej dla Ukrainy, właśnie w ten sposób jest odbierana. Ale przede wszystkim, tak jak zaznaczyłem, to jest wsparcie moralne. Prezydent Andrzej Duda jest na pierwszym miejscu w badaniach opinii publicznej zaufania do liderów innych państw sojuszniczych. Joe Biden jest na tym drugim miejscu, więc spotkanie Joe Bidena, Andrzeja Dudy, przyjazd do Warszawy, to jest niewątpliwie takie potwierdzenie, że ta wschodnia flanka NATO jest przez Stany Zjednoczone doceniana i traktowana priorytetowo, a tym samym, biorąc pod uwagę, że to są kraje, które graniczą bezpośrednio z Ukrainą, Ukrainą, która walczy, to wsparcie jest także dla Ukrainy. Zresztą przemówienia, zarówno te przemówienia w Kijowie, jak i wczorajsze przemówienie w Warszawie, to potwierdzają, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierały Ukrainę i nadal traktują priorytetowo właśnie te kraje, które są na wschodniej flance NATO, a Polska, biorąc pod uwagę, że to jest największy kraj tej wschodniej flanki NATO i kraj, który jest de facto najbardziej zaangażowany pomoc dla Ukrainy, jest dla Stanów Zjednoczonych ważnym.
Panie redaktorze, i na koniec naszego krótkiego spotkania dzisiaj zapytam, czy ta wizyta Joe Bidena to też jest taka nadzieja na tę pierwszą rocznicę, że ta wojna się zakończy, że Ukraina nie zostanie sama, bo o tym mówił wielokrotnie Biden, o tym mówił też wczoraj prezydent Duda. Czy są państwa, które muszą to jeszcze zrozumieć w pana ocenie? Nadzieja to jest bardzo ważna rzecz. Na pewno otuchę dodaje to, że Ukraina nie zostaje sama, że Ukraina jest nadal wspierana przez Stany Zjednoczone, Polskę i wiele, wiele krajów tej zachodniej koalicji. Niemniej jednak zawsze istnieje taka sytuacja, że jakieś kraje w tę pomoc są mniej zaangażowane i temu, mam nadzieję, posłuży też dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy szczyt dziewiątki bukaresztańskiej krajów, które są właśnie tą wschodnią flanką NATO. Zaznaczę, że ta inicjatywa powstała tuż po zajęciu przez Rosjan Krymu i przez jakiś czas się rozwijała. I mam nadzieję, że w ramach tego dzisiejszego spotkania takie kraje jak na przykład Węgry zostaną przez inne kraje przekonane do wsparcia, a nawet może nie wsparcia, do nieprzeszkadzania innym krajom, aby wspierać Ukrainę. Artur Żak, Nowy Kurier Galicyjski, był państwa i moim gościem. Dziękuję, panie redaktorze. Artur Żak, prosto ze Lwowa. Dziękuję, kłaniam się nisko. A dzisiaj szczyt B9, bukaresztańska dziewiątka, to wydarzenie na najwyższym poziomie politycznym. Spotkanie przywódców tych państw z udziałem prezydenta Joe Bidena i sekretarza generalnego NATO rozpocznie się dzisiaj po godzinie 14. My oczywiście cały czas będziemy relacjonować państwu te najważniejsze wydarzenia dzisiejszego dnia. Proszę zostać z Telewizją Republika, wydania specjalne cały dzień. Do zobaczenia.